No witajcie towarzysze, tu Gamers Den i Soviet Republic dzisiaj. Tradycyjny rzut oka na nasze imperium. Stolica widzę tutaj, piękna. Będziemy coś jeszcze kombinować dzisiaj właśnie, żeby te autkami, żeby sobie mogli może dojechać tutaj do tego rejonu budowlanego. Nie wiem, czy będzie taki zasięg aż. Chyba nie będzie, ale zobaczymy. Tutaj się specjalnie nic nie zmieniło, w Wiraf również. Tu się jeszcze wszystko buduje. W Wiraf mamy dwa bloki. No nie wiem, coś dzisiaj wymyślimy, jakąś nową gałąź przemysłu może albo coś zaczniemy budować. Te tory tutaj może dociągniemy, tu widzę, że jeszcze dalej to jest w zasięgu tego biura budowy kolei, które tam stoi sobie blisko stolicy. Ale i tak jeszcze tu jeżdżą te pociągi i budują te tory, więc jest spoko. O, pociąg ze zbożem pojechał. 161 ton płodów rolnych. To akurat nie się tutaj chyba przyda, bo nie wiem jak to tu wygląda. No, 70 ton jest jeszcze. Zanim dojedzie to prawie będzie już potrzebne. Jak w tym silosie. No, za to tu jest w silosie pełno. Druga sprawa, jak płody rolne tutaj, w tym magazynie. No jest 52 tony, więc faktycznie to, że dosłałem tutaj jeszcze jednego tira z tymi płodami rolnymi, to już chyba załatwiło sprawę. Mogą sobie spokojnie robić tkaniny. Mogą sobie też spokojnie robić ubrania, mam nadzieję. No ubrań jest tutaj trochę. A jak w magazynie? Magazyn pełny. Wypadałoby wysyłać to na eksport chyba. Można by tak zrobić. Weźmy sobie jakąś ciężarówkę, chociaż jedną. Wiem, że kiedyś chodziła jakaś ciężarówka z eksportem ubrań, ale już ją chyba wyłączyłem. W50 kryta przyczepa. Ile tych ubrań? 4,5 tony. Który tu najwięcej zabierze? 6,5 tony taki LZ100 Lias. Co my tu jeszcze mamy fajnego? Żuka. No żuk pół tony, także tak spoko. Za wiele się nie zmieści. Ta skodzina tutaj 6,5 tony, ale ona ma małą prędkość, a ten Lias zapierdziela. Więc weźmiemy Liaza. No i ułożymy mu teraz traskę. On bierze 6,5 tony tego, nie? Może wyjątkowo damy mu tak, żeby on zabierał te ubrania z fabryki, a nie z magazynu. No, tak zrobimy. Zakłady odzieżowe niech tutaj stąd zabiera. No i do Molnej na przejście. W zakładach odzieżowych bierzesz mi, panie, ubrania, czekasz aż załaduję, a w składzie celnym mi wyładowujesz ubrania i w porządku. Możesz jechać. Jak sytuacja z tymi... z autkami, nie? Bo tutaj oni przehandlowują te auta na bieżąco, więc kupmy im coś może znowu. Co byśmy im dzisiaj kupili ciekawego? Trabanty kombi może tym razem rzucą do sklepu. Moskwicza? Dawaj, moskwiczów jeszcze nie braliśmy. Takie wiśniowe, o, super. Sru, niech lecą. No, to się będzie teraz jeździło. Miergieni akurat nie chyba aut nie potrzebują. Chociaż gdybyśmy tutaj mieli jakieś auta, to mogliby sobie dojeżdżać do tego. Tu by się gdzieś parking postawiło, ewentualnie tutaj jeszcze jeden. By sobie mogli dojeżdżać do roboty, nie? Autami. Nie wiem, za małe jest chyba to miergieni jednak. Natomiast Wiraf oczywiście też już wszystkie auta sprzedali i wszystkie stoją na tym parkingu, żeby było śmieszniej. Nie, to jest remiza, tu są auta. No to im też kupimy, to im kupimy trabanty kombi, niech mają. Dobra. No, się sprzedają bardzo ładnie trabanciory. Teraz się okaże, że już nie ma miejsc na tak zwanym
Brak wolnych parkingów w pobliżu budynków mieszkalnych. A i lipa. No tu jest tak, że one nie mogą być w pełni zajęte, te parkingi, tylko zawsze jakieś tam miejsca są wolne. W razie, żeby właśnie można było... Właśnie, a czemu na przykład niektóre mają takie P tutaj, a inne nie mają? To jest intrygujące. Te z P to jest chyba ich miejsce parkingowe standardowe, mieszkania jakby, a te bez P to chyba sobie tu przyjechały po prostu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to o to chodzi. No, tutaj też już te parkingi są załadowane. Nie wiem, ile ja tam mam ustawione, gdzie to jest. Zajętość parkingów 50%. No to powiedzmy, że niech będzie nawet 75%. Wtedy sobie spokojnie tam jeszcze dorzucą tych trabanciorów trochę. Ale widzę, że oni to tak raczej będą stać tutaj i nic poza tym. Mało co kto jeździ tymi trabantami i innymi autami. Coś tu jedzie, ale... słabo. A mieliśmy jeszcze dorobić tutaj parking przy kopalni albo przy elektrowni. No do elektrowni na pewno by sięgło. To zróbmy może. Tylko niech się jasno zrobi, bo nic nie widać. Dobra, przy elektrowni się zrobi parking elegancko. Zaraz, gdzie to jest? A niech będzie nawet duży parking. A co? Jest miejsce, to się zrobi. Tu się pierdyknie taki parking duży. Ja go oczywiście za rubelki tutaj od razu fundnę. Pyk i pyk, samochodów zmierzających na parking 0. No to świetnie. Już widzę, że będzie... A, rezerwacja miejsc parkingowych, właśnie. Jest to P. No i jeszcze by się może tu koło tej kopalni przydał jeden parking. Tylko nie wiem, czy on będzie w zasięgu czegokolwiek, ale zrobimy. Wtedy się zobaczy. Istniejąca infrastruktura mu przeszkadza w mordę jeża. A to jest gówno prawda. Dobra. Wyrównamy trochę terenu i mu przestanie infrastruktura nagle przeszkadzać. Chyba, mam nadzieję. Dobra, jeszcze raz. Średni parking poproszę. A duży by nie wlazł? Wlazłby. Dobra, tu się wyrówna, tu się postawi, jest ok. Ktoś się wybuduje. Ktoś się wybuduje. No i teraz... Jeśli chodzi o dojście, to mają do większości zakładów tutaj dojście, nawet nie muszę ścieżek robić. Ci tak samo do elektrowni bez problemu na pewno. Kwestia tylko, żeby sobie tu ktoś chciał podjechać do pracy autem, to może. Ale widzę, że jak na razie to wszyscy raczej stoją i do autem jeżdżą tylko na zakupy do sklepu chyba. No dobra, wasz wybór, no nie? Tu zostały jakieś wolne autka? Jeszcze są, ale... widzę, że się nawet sprzedają. Niby praca wstrzymana, ale jednak sprzedają te auta bez problemu. Dalej. A nie, to już było ostatnie. Dobra. No to powiedzmy, że WIRAF mamy nasycenie aut na razie, bo wszystkie parkingi zajęte. Przynajmniej te w pobliżu dealera. A nie, potem powoli się sprzedają. Jak któreś auto wyjedzie z parkingu, to nagle się robi wolne miejsce i się sprzedaje. No i dobrze. To teraz, żebyście tak mieli lepszy dojazd, to jeszcze wam upgrade'nę drogę tutaj na asfalt. O, coś jedzie autem tutaj w tą stronę, widzę. Pytanie, gdzie pojedzie? Do kopalni. No i dobrze, o to chodziło właśnie. Tu im zrobimy już asfaltówkę po całości.
tutaj i tutaj, dobra. No i tutaj ten dojazd do parkingu, do elektrowni też zrobimy asfaltowy. Jakaś dróżka, która chyba do niczego nie prowadzi. I tutaj też jest jakieś coś podejrzanego. Co to jest, panie? Weź mi to wywal. O, tak ma być. No, a to tutaj jest w ogóle niepotrzebne, okej. No i teraz jest okej. Autka jeżdżą, kurde, śmigają, widzę. No pięknie. A jak ten świr wariuje tu. No i autobusy teraz będą szybciej jeździły i w ogóle. Także o, tu na parkingu już trochę aut jest. Tutaj do elektrowni raczej nikomu nie chce się jeździć teraz autem, ale może kiedyś do tego dojdą. Dobra, jeden trabi tu widzę jeszcze został, bo nie ma miejsc wolnych na parkingach. No trudno, no nie? Ci tutaj mają chyba najgorzej, bo mają najdalej do parkingów jakichkolwiek. A to spróbujmy coś zaradzić na to. Sobie wyrównać teren musimy tutaj tylko niestety troszeczkę. Troszeczkę się wbijemy w tę górkę tu. A, ja to oczywiście robię automatyczną budową, także super. 80 tysięcy rubli poszło w piździec. No ale dobra. Stać nas w sumie, jakby nie patrzeć. Okej, tu się postawi ten parking. Tu się podprowadzi taką dróżkę przyjemną. To możesz za rubelki, owszem. Do tego ścieżynki się jeszcze poustawia. Chociaż tutaj to chyba nawet nie trzeba. Powiedzmy, że tutaj może jakąś ścieżkę zrobimy. Taką na przełaj, okej. No i sam parking by wypadał wybudować za ruble. Dobra. No i mamy pusty parking, więc może się teraz coś tam poprzenoszą troszeczkę i wtedy będzie można... No, już stąd pojechało auto, dobra. A, bo on sięga do tamtego, to jest 700 metrów, także nie ma problemu. Nawet do tego tu na dole sięga. No to trzeba im nowe samochody tutaj do przydziału zrobić. Macie dużych fiaciorów teraz trochę, dobra. Duże fiaciory będą i teraz jeszcze zobaczmy, co się dzieje w stolicy. No, w stolicy wszystkie auta schodzą jak ciepłe buły. Dobra, kupmy im teraz za dolary te Beetle. Niech mają troszkę Volkswagenami, se pojeżdżą też. Okej. Jak tu sytuacja w ogóle? Jest przedszkole, bez zasilania zresztą, żeby było śmieszniej. No cudownie. A ci mają zasilanie? Ci mają. A skąd biorą? A z tej stacji tu. No i ta stacja tu niestety właśnie już do przedszkola nie sięga. No, należało się tego spodziewać, więc trzeba by tu może nową stację. Tu mamy nawet transformator, więc to jest całkiem spoko. Więc zróbmy tak. Podstacja elektryczna. Postawimy ją sobie, myślę, gdzieś tutaj. Cudownie. I teraz kablarony pociągniemy tu. I do tego pięknego transformatorka. A, tak się nie uda. Ale tak już się powinno udać. OK. Kable są, podstacja jest. Tylko jeszcze nie zbudowana. I już będzie. Pięknie, jest moc. Szkoła zarąbana tak, że jeszcze 80 uczniów na dziedzińcu się musi czekać na swoją kolej. To jest piękne, także nie wiem, trzeba by było chyba drugą szkołę tu wystawić, albo nie wiem co. Na parkingi sobie jeżdżą, widzę ładnie, bardzo dobrze. No i w razie jakby trzeba było ten tor przedłużyć, to się usunie statuę Lenina najwyżej.
Ale teraz tak, tym ludziom można by tu jeszcze jakiś sklep wybudować, kino i takie tam rzeczy. Więc postawmy im takie cuda. Usługi dla mieszkańców, niech mają tutaj co, dom handlowy od razu z grubej rury przywalimy. Myślę, że tak trzeba. Jakbyśmy tu chcieli jakieś konkretne osiedle zrobić, to myślę, że trzeba przyinwestować w ten duży dom handlowy. Potrzebny płaski teren. No, zdaję sobie sprawę. Dlatego coś tu wyrównamy. No, w tym tempie to trochę potrwa. Dobra. Teraz tak. Dom handlowy się postawi, myślę, gdzieś tutaj. Potrzebny płaski teren. No wiem. No to jeszcze muszę niestety troszkę wyrównać. Trochę tych spychaczy tu jest, ale to i tak jest za mało. Byśmy to po prostu teraz tak popchnęli koparami. Może będzie lepiej, nie wiem. Najlepiej się to zawsze oczyszcza właśnie budynkiem samym. Okej. Teraz tak. Teraz to idzie. Dobra. No to postawmy go tutaj. I tu oczywiście jeszcze musimy podpiąć terminal drogowy do rozładunku wszystkich towarów. Drogowy terminal towarowy. Właśnie o to się rozchodziło. On sobie będzie stał tutaj. No i połączenie to międzyfabryczne takie. Stąd tutaj. Ciekawe, kiedy mi zniknie ta podpowiedź. Bo już mnie drażni trochę. O, znikła, dobra. No i teraz tak, droga się przypisała do biura budowy. Nie przypisała się. A dlaczego? Skoro to biuro budowy jest na 100% zasięgu. No, teraz się przypisała, dobra. A ta? Ta się już przypisała, okej. Teraz ten trolejbusowy już jest przypisany, więc jest dobrze. No i tu będzie można jakieś bloczki jeszcze poustawiać jakby co i wtedy będziemy tu mieli jeszcze więcej robotników, chociaż już mamy ich w sumie od groma. Dobra. Z prądem na razie widzę jest okej. Postępy budowy tutaj musimy sprawdzić jeszcze. Właśnie, tu się jakieś drogi pobudowały. O, mamy już na przykład zbiornik paliwa. Silos można już zacząć budować. I widzę, że ten duży skład materiałów sypkich też już można zacząć budować. To tak, musimy wziąć sobie, przyhaczyć tutaj biura budowy z Pardubic. Tu jest jedno, tu jest drugie. I tu jest trzecie. I lecimy z koksem. Przydzielamy ich do budów. Czyli to macie robić, to macie robić. I to też macie robić. Jakby co? Ok. I następne biuro budowy. To, to, to. Ok. No i wy oczywiście to, to i to, jak na razie. Tutaj już się robi ten piękny magazyn, więc to już długo nie potrwa. Jak z autka? No wszystkie sprzedane. No to kupmy im teraz małe Fiaty może. O, takie niebieskie, malczane. To będzie szał, dobra. Okej, niech jeżdżą. Parkingi pozasrywane, widzę wszystkie, elegancko. Do elektrowni jakoś nikt nie chce jeździć autem. No cóż, już takie życie. Natomiast tutaj w te rejony kopalniane to jeżdżą sobie nawet, nie można powiedzieć. Mają i tak full węgla już.
pięknie. Tory się budują, wszystko jest cacy i trzeba będzie pomyśleć nad przemysłem samochodowym właśnie. Jakaś fabryczka samochodów by się zdała. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Teraz tak, najwięcej ludzi mam oczywiście tutaj. Więc taką fabrykę samochodów najfajniej to by było może ustawić gdzieś w tym rejonie. Ewentualnie tu wykosić trochę góry i zrobić ją tu koło huty, bo w sumie będziemy potrzebowali i części mechaniczne na pewno, i stal. Co jest jeszcze tam potrzebne do tych samochodów? Przemysł maszynowy. Nie motozbyt, tylko fabryka samochodów. No, oni potrzebują tworzyw sztucznych, części mechanicznych, części elektronicznych, elektroniki i tkanin. Oraz stali. No to w mordę trochę tego chcą. Nie można powiedzieć. Jeśli chodzi o stal, to by było najłatwiejsze do zorganizowania. Z której strony fabryka, ta huta moja ma połączenia fabryczne? O, ma tu z dupy strony takie. No to super. Gdybyśmy to tu gdzieś w tym rejonie chcieli postawić, to by było miód malina. Tylko że trzeba by tu było wykosić kawał terenu. I po pierwsze wywalić tą całą linię energetyczną. Jakie to jest duże jeszcze, pokażcie mi. Fabryka samochodów, robimy FSO, zaraz będzie. Dobra, połączenie fabryczne jest w tą stronę i droga jest też w tą stronę. Reszta połączeń jest z tyłu, z boku, skąd chcę w sumie. Także dobrze, tylko teren. Teren jest tutaj podstawą, więc trzeba się wziąć do roboty i wyrównywać teren. No i teraz się okaże dopiero przy tym całym przemyśle samochodowym, że dopiero teraz będę miał mało tych wszystkich tkanin, tworzyw sztucznych i tego wszystkiego. Ja już to widzę. Wyjdzie na to, że na nasze potrzeby, które są teraz w narodzie, jest ok, ale do takiej masowej, przemysłowej produkcji to chyba będzie za mało. No ale jeśli tak, to się dobuduje jakieś, nie? Tam zrobimy wira w drugie miasto przemysłowe i oni tam będą robili wszystkie podzespoły do budowy samochodów. No, miergieni już niestety nie rozwiniemy bardziej niż jest w tym momencie, więc... No dobra, idzie to powoli, ale idzie. Dobra, czy ja już mogę to teraz prostować tym? No nie, no to jest troszkę większe niż ustawa przewidziała. Jeszcze mi trochę brakuje tego wyrównywania tutaj, zdecydowanie. Dobra. Ale to się wyrówna, to się wyrówna. Może teraz? Fajnie by było, gdybym mógł już tą samą budową wyrównywać teren, bo to jest zdecydowanie szybszy motyw. No ale jeszcze nie mogę. Jeszcze musimy to trochę... Na przyspieszonym tempie to chyba szybciej idzie troszeczkę to wyrównywanie, więc zostawimy sobie takie tempo gry. Musimy taką dziurę wyrąbać. Potem jak tu wozić pracowników? Coś się wymyśli. Tu trzeba będzie chyba zrobić podwójny tor, ten, który idzie do kopalni żelaza tam do góry, co tramwaj nim jeździ. I tędy chyba będziemy wozić pracowników potem. Dobra, teraz
please, no. Dawaj. Potrzebny płaski teren. To wyrównuj go, wyrównuj. No tak naprawdę to już nie dużo brakuje, tylko tam u góry, w górnym prawym rogu. Gdzieś tu potrzebujemy trochę wyrównać. Powoli, powoli i dochodzimy do tego. O! Teraz już sobie mogę wyrównywać tym. To będzie zdecydowanie szybsze. Okej. Możemy na razie postawić to w ten sposób. I teraz na pewno tu mi będzie ten kart przeszkadzał, na którym jest w tym momencie linia energetyczna. Więc trzeba tego się będzie pozbyć. Ale zobaczmy, jakby to wyglądało, gdybyśmy chcieli tutaj drogę poprowadzić. No, od razu na wylotce mam słup, więc chyba nie za dobrze. Zróbmy tak. Na ten moment możemy chwilowo zatrzymać czas, żeby mi tam nikt nie jojcył, że nie ma prądu. Bo mamy w planie usunięcie kawałka linii wysokiego napięcia. Okej. Dobra. Infrastruktura drogi. I chcę taką drogę asfaltową tutaj sobie gdzieś pierdyknąć. Tak, tędy mi to nie przejdzie. No będę musiał tu przez te tory to przepierniczyć niestety. Ale to trudno. Dadzą se radę. O. Elegancja. Teraz tu. Oj. I tutaj do skrzyżowanka, pięknie. To już możecie zlecić budowę. I oczywiście połączenie to międzyfabryczne jeszcze bym chciał. Mam nadzieję, że mi sięgnie. Zbyt długi. Fuck. No jeśli zbyt długi, to będzie się to wiązało z tym, że musimy jeszcze wybudować wiatę dla wózków widłowych. No to się zrobi. Istniejąca infrastruktura. Takiego wała jak infrastruktura ci niczym nie przeszkadza. Okej. Zbyt ostry zakręt. Fuck. Ja pierdzielę. Zniknij. Dobra. Troszkę sobie tu podrównamy. Może teraz. Tutaj. Połączenie. Teraz ładnie. I tutaj ładnie. Dobra. Rozpocznij budowę. A, to już muszę w ogóle za ruble wybudować, bo tutaj się nikt nie dostanie. Nie ma połączenia to drogowego z niczym. Więc będzie też problem w przypadku pożaru. To już trudno. Dobra, dobra. Gra może już lecieć. Wózki widłowe sobie tu możemy już też zakupić, bo czemu nie? Są. Natomiast no reszta to już potem. Droga się powinna dopisać bez problemu do biura budowy, bo jest w zasięgu. No i czekamy, aż się to zacznie budować. A potem będziemy myśleli, jak tutaj dowieść pracowników i wszystkie inne materiały, które są potrzebne. Tutaj widzę, że już jest możliwość dojazdu dla biura budowy, więc wy i powiedzmy wy, żeby wam nudno nie było, to zacznijcie już to budować, a nie ma jeszcze. A co tu jeszcze się dzieje? A, jakaś odrobinka została, dobra, to już kupimy. Ty i ty, okej. Okay.
No i teraz przedszkole ma prąd, dzieci w przedszkolu jest nawet mniej niż ustawa przewidziała, uczniów w klasie tutaj też jest już teraz troszkę mniej. No a pas robotników tutaj z kolei na stacji jest dość sporo. I jeszcze mamy tutaj miejsca trochę na bloki, więc będzie dobrze, będzie dobrze. Najważniejsze to teraz, żeby mi tą drogę zaczęli budować i żeby mi ją skończyli jak najszybciej. Dobra, a w międzyczasie co tu słychać na naszej budowie? Otóż, jedne zakłady chemiczne już się budują. Magazyn, powiedzmy, że się już prawie kończy. Materiały wszystkie są, tylko roboczo dni nie ma. 3000 rubli, dobra, to już dajmy spokój, niech już się wybuduje. A, i tutaj możemy teraz tam miejsce wycinki drzew jeszcze zacząć budować. To też sobie przypiszemy, tu jedno biuro budowy tylko weźmiemy, bo to nie ma sensu, to jest mała budowa. Jedno biuro takie duże powinno sobie poradzić, wysyłając powiedzmy swoje ciężarówki raz do tego, żeby przywieźli wszystkie materiały. Tutaj dużo tego nie trzeba. Jak sytuacja z pracownikami tutaj na dworcu? No właśnie nie za ciekawie. A co tu się znowu wyludniło? Trochę się wyludniło, szczerze mówiąc, chociaż niedużo. Budynek jest bez zasilania. Dlaczego? A wy? Też są bez zasilania, bo ta stacja nie ma, bo coś urwałem kabel gdzieś. Cholera nagła. Dobra, zaraz pomyślimy, moment. Tylko niech się jasno zrobi. Pół miasta nie ma prądu. To jest dość intrygujące, bo na przykład ta część miasta ma prąd. Dlaczego na tym nie ma prądu? Zaraz się dowiemy, tylko prześledzimy te kable. Niech się deczko jaśniej zrobi. No tu jest coś urwane, już widzę. Dobra, wiem, kojarzę. Kojarzę, jak tutaj stawiałem ten. Wiecie co, Urząd Miasta. Nie odbudowałem sobie połączenia. No to czas to zrobić. Tu, tu i tu. Proszę mi to za rubelki. Cykens, mykens, ok. No i teraz wszyscy powinni już mieć prąd i mam nadzieję, że nie będą się pruli i będą sobie tu spokojnie mieszkać i nie będą się wyprowadzać. A w razie, gdyby chcieli się wyprowadzać... O, tu jest tylko 123. O, nie. A w ogóle to, czy ten koleś ma dostęp do dworca? Nie ma. To jest trochę bolesne, nie powiem. To jest trochę bolesne, że on nie ma dostępu do dworca, bo on w zasadzie... A ma w ogóle dostęp do czegokolwiek, kurde, jakiegoś transportu? No nie ma właśnie za bardzo. Więc trzeba tu będzie postawić niestety, ale chyba przystanek taki jakiś. Żeby goście z tego bloku też mogli gdzieś jeździć do roboty. Tu będzie dużo bezrobotnych pewnie, a 11 jest tylko, żeby było śmieszniej. No ale nic biedaki nie mogą zrobić, odwiedzić baru ani nic. A w ogóle jak zresztą? No do domu handlowego jeszcze dojdą. Dobra, to zrobimy im tu taki przystaneczek na szybko. No, tylko coś tu jedzie akurat. Dobra, dobra. Okej. Przystanek, przystanek. Gdzie jesteś? Tu. No i ten przystanek będzie sobie stał tutaj. Nie można, bo jest istniejąca infrastruktura. Dobra. Teraz już będzie można raczej. Okej. Wybudujmy to za rubelki wszystko.
i teraz trzeba odbudować ten drut, bo znowu sobie zapomnę. To było to. To sobie ma iść tutaj. Pyk. Pięknie. Teraz na tym przystanek jakbym nie chciał na przykład robotników na razie, tylko pasażerów, i puścimy tu jakiś autobus, który będzie jeździł stąd na dworzec i będzie pan zadowolony. Jeszcze ewentualnie tutaj na ten dworzec, jak go już wybudują. No, na razie to robotnicy tam zasuwają, a nikt go nie buduje. Właśnie to jest następna sprawa. Dwa biura budowy jakieś, powiedzmy, że to biuro budowy plus to biuro budowy, i niech oni budują ten dworzec tam w Wiraf. Za daleko troszkę. Tak jest, tu masz dworzec buduj. Ty też dworzec buduj. Okej. No i dobra, i teraz sobie puścimy jeszcze autobus jakiś. Tutaj mam gdzieś depota bliżej. Jakie mamy ciekawe... A właśnie, autobusy sobie miałem ściągnąć jeszcze, mody. Ale sobie nie ściągnąłem jeszcze, więc na razie puścimy zwykłego Ikaruska. Nie, Ikaruski są dość... O, tego Ikaruska sobie puścimy. Z 45 pasażerami, dokładnie. I on będzie miał taką traskę, że będzie jeździł sobie z tego przystanku tu na ten dworzec tu i będzie mi zabierał wszystkich oprócz robotników. I może jechać. Ok. Dobra. Tutaj tory się kładą cały czas, nic się nie blokuje, mam nadzieję. Prześledźmy to. Tak, ten sobie wraca po towar. Na razie się nic nie zblokowało. Ten sobie jedzie po pasażerów, jest git. Ale nie ma tego, co wozi zwykle zboże. A, on jeszcze się rozładowuje tutaj, także wszystko się zgadza. Tak, 90 jeszcze ton płodów rolnych ma. I sobie rozładowuje je ładnie. Wszystko jest w pompkę. Nie ma tutaj oczywiście w Miergieni zagroda, już nie ma w ogóle krów. Żywca w sensie. Bo hodowla zwierząt nie wyrabia z tym żywcem. Trzeba by było między dwie takie hodowle zwierząt chyba. Także za chwilę będziemy mieli kryzys w produkcji mięsa. Jak zużyją mi cały żywiec z tej zagrody. Na razie jest jeszcze full mięsa, więc nie ma problemu. Ale tutaj się to zdecydowanie obniża. Trzeba by było coś zrobić, żeby jednak było więcej po prostu... Więcej żywca. A żywiec do produkcji, oprócz ludzi oczywiście, którzy to pilnują, to potrzebuje jeszcze tylko płodów rolnych. Więc można by go ustawić gdzieś w rejonie, gdzie mam dużo płodów rolnych. Na przykład mam ich dużo w tym oto pięknym silosie. Tyle tylko, że nie ma tutaj ludzi do roboty za bardzo. Wszyscy jeżdżą tutaj. Natomiast dużo płodów rolnych mam jeszcze tu. Tu mógłbym kogoś z Wiraf przysyłać, no ale też nie chcę za bardzo, bo... ważniejsze będą te produkcja tej chemii tutaj, tych chemikaliów. Młode jeża. Ciężka sprawa, nie wiem co zrobić. Tutaj już tartak się będzie budował zaraz. Elektrownia działa, pracownicy są. Nikt nie chce do tej elektrowni jeździć samochodem, ale parking mają w razie czego. Jak tam autka się sprzedały, no to kupmy wam jeszcze trochę czegoś. Skodzina setka, proszę bardzo. Ale będą mieli urozmaicone te samochody, bardzo dobrze. A jak sytuacja wygląda tutaj? Głuchaszyk. Otóż tutaj to już dawno zapomnieli, że coś było w ogóle w tym do kupienia, więc tutaj im też kupimy z godziny, niech mają.
wrzucili nowe autka, można kupować. Bardzo dobrze. Robotnicy są. W stalowni mamy maksa, 850 ton stali. Tu mamy 225 ton części mechanicznych. No wszystko idealnie pod produkcję tych samochodów by było. Gorzej będzie z tymi tworzywami sztucznymi i tak dalej, no ale co zrobić? Na razie tworzywa sztuczne, z tego co pamiętam, woziłem gdzieś tu, nie? Części elektroniczne i elektronikę tu mamy, a tworzyw sztucznych chyba nie może nigdzie. Jest cały magazyn zarąbany tym w sumie. A jak tu wygląda sprawa z drewnem i deskami? No desek trochę jest, ale drewna to tak nie chuchu. Cegieł, tu jest cały magazyn, dobrze. Prefabrykatów też jest dość sporo. No deski są ważniejsze niż drewno samo w sobie, w tym przypadku akurat nie, bo to do budowy. Ale dziwne, że to tak wolno idzie, tak szczerze mówiąc. Nie ma materiałów, brakuje drewna. Tu są logery, jak to wygląda? Powiązane pojazdy. I mamy dwa powiązane pojazdy. Czy on działa w jakimś trybie automatycznym? Chyba nie. No tak, jedzie z miejsca wycinki drzew, gdzie się ładuje. Jedzie do otwartego składu wyładunek 100% i do tartaku wyładunek 100%. To jakieś jest dziwne, bo przecież jak wyładuje to na składzie, to do tartaku już nic nie zawiezie. A tak ogólnie rzecz biorąc, to i tak jest dupa blada, bo w ogóle i tak nic nie załadował nawet w tym pierwszym przystanku. Ha! Chyba że on to miał tak zrobione, bo z tego potem składu średniego ktoś jeździ do tartaku. Trzeba by to sprawdzić. Wszystkie pojazdy. O Jezus, ile tu jest pojazdów przypisanych. A to lepiej sprawdzić od drugiej strony, czyli z tartaku, nie? Mamy raptem raz, dwa, trzy pojazdy. Jeden jedzie z deskami do składu, a drugi jedzie z miejsca wycinki drzew do tego i do tartaku i kurde. No to jest dziwnie jakoś zorganizowane. Muszę to pozmieniać chyba. Będziemy teraz robili tak. Pierwsze, dlaczego wy tu nie macie drewna? Zapierdzielać po drewno. Ludzi jest. Logerów macie trochę kupionych. Nie powinno być problemu. Jak są dwa, to teraz tak, usuniemy mu ten skład. Jeden niech jeździ do tartaku bezpośrednio, a drugi no niech jeździ do składu i tam wyładowuje, bo tych drewna też się trochę przydaje. A jak będzie nadwyżka już w składzie, to wtedy będzie jeździł z tym wszystkim do tartaku. Tyle tylko, że tu kurde, oni strasznie wolno to ładują, a gdybyśmy tą otwartą, wymienimy ją też na logera, bo logery też transportują tutaj drewno. Mamy jeszcze jednego logera, to będzie chyba szybsze. Dobra, grunt, że tych desek nie brakuje, nie? No to jest najważniejsze w tym wszystkim. Dobra, no i na tych planach na dzisiaj chyba zakończymy. Troszkę nam się to wszystko zaczyna powiększać, ale no trzeba oczywiście trochę cierpliwości, zanim to wszystko wybudują.
tu już niedługo będą mieli dom handlowy, tu będą to kino, jeszcze im tu mam postawić. A, i tu coś mrugało właśnie. Tu mi coś mruga jeszcze. Skąd bierzesz prąd, gościu? Możesz brać stąd i możesz brać stąd w sumie. Ty? To pewnie tak samo. No. To jaki jest problem? Tu jest budynek bez zasilania. To jest właśnie... A, ten też jest bez zasilania. A dlaczego? Wiadomo. Na przykład na tym transformatorze też nie ma zasilania. A już wiem dlaczego. Bo tu uwaliłem kable wcześniej, nie? No, proste. Dobra. No to może być problem. Może trzeba by odbudować linię wysokiego napięcia, nie? Jak już ją wcześniej zniszczyłem. I co? Kolizja z budynkiem? No nie. Nie, 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 tak nie będzie. To nie, to wróć. Tędy? Tędy tak. Tędy pójdzie. Okej, budujemy to. No i teraz panowie już tam powinni mieć spokój z mruganiem światła. Droga się, widzę, zbuduje ładnie. Nowy typ pojazdu, co mamy? 24 VE Fals. To jest jakiś wagon z tego, co widzę. Gdzie to można oglądnąć? Może tu? Wagon pasażerski. Niekoniecznie. Elektrobus. Też niekoniecznie nie szynobus. Wagon, tu jest jakiś taki fajny. 120 na godzinę taki szynobusik czechosłowacki. 115 pasażerów. Czy ja takie mam? Bo jak nie, to trzeba by było takie zakupić. No jeszcze obczajmy to. Co tu jeździ do tej huty? Do tej huty jeździ tram 13N. A to nie, to kupujemy mu takiego tutaj tramwaja, znaczy tego szynobusa. Poka, poka, poka. Szynobus. Takiego MV-a kupujemy. Zakładam, że jak to jest szynobus, to nie potrzebuje mieć tu jakiejś lokomotywy do niego. Ale nawet jeśli to się dokupi, dobra, nieważne. Nie no, od silnika wszystko ma, nie? Kopiujemy rozkład. Tak, ma skopiowany rozkład ładnie. No i teraz najważniejszy myk to będzie przesłać tego dziada do depota. A w sumie mogę go tak sprzedać po prostu. Sprzedaj pojazd. A ty, mistrzu, jedź. I zobaczymy, gdzie się zablokujesz, w którym miejscu. Na razie powinieneś sobie dać radę, bo żadne pociąg... O, 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 jedzie jakiś pociąg, ale go tam zaraz zablokuje. Semafor, mam nadzieję. Ty sobie przejedziesz. Dobra, zmienił tor. Rzeczywiście zasuwa. No proszę, jak to bezkolizyjnie poszło. Zupełnie. Aż jestem w ciężkim szoku. Bardzo ładnie. Zasuwa sobie pacjent nawet. O, jedzie w drugą mańkę. Zobaczymy, jak to pójdzie, ile zabierze ludzi i tak dalej. Przyglądnijmy mu się. Taki ciszynobusik przyjemny. No jedzie, rozpędził się do 120 rzeczywiście. I czerwone. Halt. No tego też trzeba będzie wymienić na takiego szynobusa. Gdzie
Generalnie wszystkie chyba te, co jeździły tramwaje, to wymienimy na takie szynobusy. No może tylko oprócz tego, co jeździ do kopalni żelaza tam na górę, bo tam niepotrzebne jest... Chyba, że możemy taki szynobus wrzucić, tylko że udamy mu tam, nie wiem, 70% załadunku, bo nie ma sensu, żeby zabierał 100 robotników tam. Bo kolejka jest w stanie przetransportować, tylko zanim oni nie zaczną znikać ze stacji, jest w stanie przetransportować coś około 60 chyba tych robotników. Więc chyba nie ma sensu więcej ich tam pchać. No, ładnie, ładnie. Na pewno to szybciej będzie teraz śmigało. Teraz tego jeszcze wymienimy, jak już jesteśmy w temacie. Skupmy jeszcze jeden ten szynobus. OK. Skopiujemy sobie rozkład. Pyk. Tego pana sprzedajemy. Tego pana puszczamy na trasę, tylko tak, żeby się nie zablokował tutaj zaraz po wyjeździe. No, może akurat nie teraz jechać. Spoko. Chociaż chyba właśnie nie może. Jeszcze może mu się uda. Jeśli tutaj na crisscrossie sobie zmieni tor, to będzie wszystko git. Tak, zmienił, dobra. Teraz musi zmienić jeszcze raz, bo musi jechać tym lewym torem, żeby trafić na swoją trasę. Ale nie zmienił, więc teraz już będzie coś skitrane na pewno. Już widzę, że będzie z tym problem. Więc może jedź od razu tutaj. Gdzie jest ten punkt trasy? No, nie wiem. No, ciekawe to będzie. Dobra, tu się zakitrały, ale spokojnie, bo ten zaraz zawraca w drugą stronę, więc wszystko jest ok. Teraz musimy przejechać przez punkt trasy. Ograniczenie ma. No właśnie, że na wprost pojechał. O to chodziło. Ten już sobie może wjechać spokojnie. No i teraz już powinien sobie spokojnie śmigać na swojej trasie, tak jak Pan Bóg przykazał. Okej. Musi gościu zjechać z rozjazdu. Dobra, ten już pojechał dalej. No i będzie ładnie tutaj śmigał. Trochę pasażerów zabiera. 50 zabrał, dobra. No to ładnie to śmiga, ładnie. To na dzisiaj tyle. Dzięki bardzo za oglądanie, no i trzymajcie się do następnego. Cześć!